Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy gościem oczekiwanym. Sztuka w wykonaniu zespołu teatralnego parafii Świętej Elżbiety w Cieszynie pod kierunkiem elżbietanki siostry Jadwigi Wyrozumskiej co roku przyciąga do cieszyńskiego teatru tłumy. Dodajmy, iż wątek sztuki gość oczekiwany został zaczerpnięty z popularnej legendy śląskiej. Spektakl w Teatrze Adama Mickiewicza będzie wystawiany codziennie od dziś do 20 listopada. W piątek, 16 listopada, kolejne spotkanie w Ustroniu w ramach Jesieni Muzycznej. Tym razem usłyszymy piosenki Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 w sali widowiskowej MDK Prażakówka. Impreza jest biletowana. Z muzyką w roli głównej można spędzić piątkowy wieczór w Cieszynie. W klubie studenckim Panoptikum o godzinie 19 odbędzie się koncert charytatywny dla Szymonka. Wystąpią zespoły, które zaserwują Wam mnóstwo rockowego brzmienia, wystąpi również Chwytek. Pozostając w muzycznym klimacie, przenosimy się do Goleszowa. W tamtejszym ośrodku kultury w sobotę o godzinie 17 odbędzie się koncert z okazji stulecia niepodległości. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. W najbliższy weekend nie zabraknie także sportowych propozycji. Sporo będzie się działo w Wiśle w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na placu Hofa nie zabraknie oczywiście strefy kibica, transmisji z komentarzem na żywo oraz muzycznej oprawy, szczegóły na plakatach. Przenosimy się do Cieszyna. Tam w sobotę będzie można wziąć udział w obchodach Światowego Dnia Wcześniaka. Impreza rozpocznie się na rynku o 14 i potrwa do 15. Później przeniesie się do Domu Narodowego. W programie m.in. pokaz mody dziecięcej, pierwsza pomoc dla rodziców, zabawy dla dzieci, pokazy i warsztaty taneczne oraz laserowe show. Wstęp wolny. Zmieniamy trochę klimat. W sobotę 17 listopada startuje Piekło Czantori. To zawody mające charakter biegu górskiego po trasie wyznaczonej przez organizatora. Start i meta przy kolei linowej Czantoria, Biuro Zawodów OSP Polana. W ramach Piekła Czantori odbędą się 3 biegi, ultra, maraton i półmaraton. Szczegóły na stronie organizatora. Na koniec jazzowa propozycja. W poniedziałek startuje 45. Cieszyński Festiwal Jazzowy, który zakończy się 24 listopada. W tych dniach codziennie albo po polskiej, albo po czeskiej stronie koncerty. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.